Nacjonalizm rośnie na podłożu społecznych frustracji, które wynikają z biedy, wyzysku, braku perspektyw, degradacji. Ale korzenie nacjonalizmu tkwią w tym, jak wyobrażamy sobie siebie samych. Czy jako wspólnotę narodową, jedno z wielu rywalizujących ze sobą współczesnych plemion, czy jako egalitarną, inkluzywną sieć społeczną. Żeby taka inkluzywna sieć społeczna miała szansę zaistnieć, powinna być oparta na solidarności. Solidarność to nie jest maczystowska zabawa w powstanie, ani burdy z policją. Solidarność to nie są kariery lewicowych działaczy, ani autopromocja grup i organizacji. Solidarność nie jest samozadowoleniem płynącym z działania na rzecz wyższych idei, ani rewolucyjnym sekciarstwem. Solidarność nie ma nic wspólnego z licytowaniem się, kto ma gorzej i kto większą ponosi ofiarę. Solidarność zaczyna się tam, gdzie potrafimy. Wbrew własnym, jednostkowym i środowiskowym partykularyzmom pomagać drugiemu człowiekowi. Zapraszam na demonstrację Solidarność zamiast nacjonalizmu. 7 listopada, Warszawa, Umschlagplatz.